Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie dzisiejszego dnia, ponieważ tak, widzowie, zapomniałem wczoraj wrzucić filmu. Tak to się wydarzyło, dopiero o godzinie 23 sobie tak pomyślałem, ty, ja chyba filmu dzisiaj nie wrzuciłem. No i faktycznie tak było, nie wrzuciłem wczoraj filmu, więc pojawił się dzisiaj rano, ale spokojnie, zachowujemy jakby daily, więc tamten film zaliczamy do soboty, a dzisiaj niedziela, czyli wieczorem kolejny materiał wlatuje i właśnie w tym momencie go dla was nagrywam. Słuchajcie, kolejny dzień bronienia mojej chaty, mój mur jest gotowy, ja tutaj mogę strzelać stąd i tak dalej i jestem przygotowany. To jest w ogóle taka dobra kampa tutaj. Ja tu w ogóle jeszcze powinienem mieć tak, żeby się za czymś móc schować. Aczkolwiek tak mogę się też schować, chociaż tak to mnie można chyba trafić. Ale widzicie, jak jestem skampiony i tu naciągam cięciwe, tak o, i leci strzała. Pum, o. Dobra, daleko nie poleciała, ale mogła polecieć. Nieważne, w każdym razie, zanim zaczniemy odcinek na poważnie już porządnie, to serdecznie chciałbym was zaprosić na mój kanał vlogowy, ponieważ tam odcinki pojawiły się, właśnie zakończyliśmy dzisiaj ostatnim odcinkiem z maratonu. Kto jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam. Tam cały maraton z filmów z GoJumpa był, a już za niedługo, ponieważ w tym tygodniu, myślę, że za dwa dni powinno być, powinien być film z reakcji na wasze TikToki. Więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ, bo warto, myślę, zobaczyć ten film, bo fajnie, myślę, że wyszedł. I uwaga, zrobiłem drogi od poprzedniego odcinka, bo jakby miałem sporo czasu, bo tamten odcinek, który widzieliście dzisiaj rano, to w sumie powstał o wiele, wiele wcześniej i ja po prostu wczoraj miałem czas, więc sobie posiedziałem i zrobiłem to. No ale dla was to jest po prostu jakby jeden dzień, wiecie, rano tego nie było, teraz już jest, ale tak się zdarza. No jak widzicie, tu ścieżki porobiłem niedużo, bo mi nie starczyło tych bloków więcej, ale to też niedługo to montowałem, znaczy robiłem, no, bo to chwila zajęła. Dobra, w każdym razie słuchajcie, co my dzisiaj musimy zrobić? Uwaga, ja czytałem sobie komentarze, które pisaliście pod dzisiejszym filmem i napisaliście mi, że jest ponoć jakaś nowa osoba na Palionowie, która nazywa się w sensie, mówiliście na niego stwórca Palionobota, coś takiego, więc myślę, że to by mogło wyjaśnić tam, dlaczego tutaj w tym miejscu jest napisane S, ale były też inne rzeczy, które mi pisaliście, że to jest Steve. Ja w szoku. Ja nie wiem, o jakiego Steve'a chodzi. Steve to jest jakby ta domyślna taka postać w Minecrafcie, no ale wątpię, żeby to chodziło o Steve'a akurat. Ja zobaczę tylko, czy jakiś nowy list mi nie przyszedł, bo tego nie sprawdziłem jeszcze dzisiaj. W sumie, wiecie, dzisiaj widzicie, jak rano dostałem list, który dostałem wczoraj, a no to jest dziwne, ale dobra, nic nie dostałem. W każdym razie tam było napisane, że 48 godzin mamy na to, żeby się wyprowadzić. Nie podoba mi się to. Ja to bym chciał jakieś, wiecie, przeprowadzić jakąś dyskusję z tym ziomeczkiem i powiedzieć, ty kurde, znajdźmy jakieś rozwiązanie tego wszystkiego i tak dalej. Ale pisaliście mi też o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która mnie nawet rozbawiła. Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale pisaliście mi, że tam, gdzie stał ten robot Palionobota, że tam stoi teraz jakiś posąg. I nie sprawdzałem tego, ale jedyne co zauważyłem, to patrzcie, jak wejdę sobie tutaj na górę do mnie, na balkon, to nie wiem, czy pamiętacie, ale stąd było tam dobrze widać piasek. Tu było widać po prostu piasek stąd. Tam jak się patrzyło, nie było też tych drzew, było widać piasek. Nie widać tego piasku, więc nie wiem, co się tam pozmieniało, ale musimy tam polecieć, zaraz zobaczyć to koniecznie. I jeszcze dodatkowo ja zauważyłem na mapie, patrzcie tu. Widzicie to? Tutaj jest ten tunel z osiedla Tostowa, oczywiście tu pięknie napisane. Tu jest tunel i tu był piasek. Tu był piasek, widzowie, i nie ma go. I ja muszę to teraz polecieć na zobaczyć, że to faktycznie tam tego nie ma. Bo patrzcie, tu jest nawet mur widać. No tu przecież był piasek, tu była zjeżdżalnia, tu był ten dom, co ja z Milki budowałem. Tu tego wszystkiego na mapie nie ma. I teraz pytanie, czy moja mapa jest jakaś niezaktualizowana, czy to znikło? I teraz ja muszę iść to zobaczyć, bo dla mnie to jest fascynujące, że takie coś mogłoby się wydarzyć. Ja robię tak, patrzcie, podlecimy do góry. Dobra, lecimy do góry. Lecimy do góry, tak żeby być jak najwyżej po prostu. Okej, już wydaje mi się, że jest git. I ja teraz tak, patrzę w dół i widzimy, co tam... Co jest grane? Dlaczego to wszystko znikło? I faktycznie jest posąg Steve'a. Ej, dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to ma być? A jest skrzynka, jakaś ostała się skrzynka. To jest skrzynka, która się ostała jeszcze z tego prezentu dla SpongeBoba. Jedyna rzecz, która została. Co jest grane, widzowie? To ja to biorę, ja to biorę. Będziemy mieli gąbki na zapas i węgiel jakiś tutaj jest. Biorę te skrzynki oczywiście, usuwamy dowody na to. Jedyna rzecz teraz została. Ej, znikło wszystko. Ja jestem ciekaw tylko, czy podziemia też zniknęły. Ale co to jest? Dlaczego? Dobra, ja zaczynam wam wierzyć w to faktycznie, że jest tutaj Steve jakiś. Aczkolwiek nie uwierzę, póki na własne oczy nie zobaczę. Tak jest, jakby tym się kieruję. Nie wierzę, póki nie zobaczę. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj wygląda. Ja nie wiem, czy ja mogę się włamać mu do środka, czy nie.
Nie wiem, czy powinienem w ogóle, nie? Ej, tak swoją drogą, to pamiętacie, ja tam miałem taką bazę w liściach. Ej, to chyba nawet było w takim drzewie. Patrzcie, to nawet podobnie wygląda, że tutaj znowu to drzewo. Podobnie wygląda, że tak jakby tam znowu stoi takie duże drzewo, w którym ja wtedy miałem bazę. Ale to się wszystko spaliło, ale widzę, że to odrośli jakoś. A tu co to jest? Jakieś ruiny. Ja nie wiem, widzę, ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest dla mnie szok i niedowierzanie. Ale dobra, zobaczmy sobie do środka może. Dobra, to jest łóżko jakieś. Czy ja tam się mogę wbić? Czy tu jest jakiś alarm? Dobra, nie ma. Pali się coś. Ej, tu się coś paliło. Tu się coś paliło, słyszałem, że się coś paliło. Słyszeliście to? Pewnie nie, bo muzyka jest w tle, mieliście. Ale ja słyszałem, że coś się paliło. Dobra, strasznie małe jest to pomieszczenie. Czyli, czy tutaj faktycznie może mieszkać? To jakby wyjaśnię, dlaczego on chce wyrzucić mnie z domu, nie? Żeby tam zamieszkać, bo on tu nie ma miejsca w ogóle. Więc dlatego 48 godzin na to, żeby mógł sobie zamieszkać w normalnym domu. Wiecie co, ja mu zaproponuję po prostu jakiś inny dom. Ja bym tak chciał zrobić, wiecie, że ja mu powiem: słuchaj, mam tutaj inne domy, one też się nadadzą, weź sobie jakiś dom inny. I po prostu patrzcie, no tam jest ten dom tu i tutaj, no który sobie może wybrać, czemu akurat ten musi być? Ten mój, który tutaj jest, że tak powiem, już otoczony murem. Ja go nie oddam tak łatwo, wiecie, o co chodzi. Specjalnie nawet te ścieżki robiłem właśnie po wczorajszym odcinku, w sensie dzisiejszym odcinku, który był nagrywany wczoraj, że zmieniłem tutaj, jakby zrobiłem te ścieżki, żeby on był bardziej zachęcony do tego, żeby wybrać inny domek, wiecie, o co chodzi. Więc mam nadzieję, że wybierze. O, do tego domku nie zrobiłem jeszcze ścieżki, a ten może być dla niego najbardziej satysfakcjonujący, bo jest najbliżej tam do Palionowa. Ja nie wiem, no tu zacząłem ścieżkę robić, tylko nie skończyłem i teraz widzę to, kurczę. No nie wiem, czy on będzie chciał któryś z tych domków. Najwyżej będziemy się bić, się bić o ten dom najwyżej. Ja bym mu zostawił jakiś list może na przykład, taki, wiecie, jakiś taki, który będzie z jakimś, jakby to powiedzieć, z jakąś propozycją pogodzenia się, czy coś takiego. Nie wiem. W każdym razie tutaj widzę, że jeszcze nie rozdałem tego nigdzie, jukeboxa, a to by było fajne, patrzcie, damy tu, żeby tu nam przygrywało. Odłóżmy sobie te gąbki i te skrzynki, bo tego nie chcę, bo ja mam za duży syf w ekwipunku, ja nie lubię, strasznie nie lubię mieć syfu w ekwipunku. Odłóżmy to, mamy tą książkę. No i teraz tak, co ja bym mógł napisać? Nie mam żadnej książki innej, ale to najwyżej polecimy na chatę po jakąś... Dobra, lećmy na chatę po książkę, bo ja nie mam żadnej książki, a może bym mu zostawił jakiś list, wiecie, o co chodzi. Napisałbym mu, że jest to niemożliwe, ale jestem jakby, wiecie, że jestem gotów na to, żeby porozmawiać po prostu i znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, czy coś takiego, że chciałbym negocjować po prostu warunki, wiecie, o co chodzi. Chociaż dlaczego ja mam negocjować? Chłop tu przyszedł w ogóle, nie wiem kiedy, wczoraj, przedwczoraj i nagle warunki stawia, to tak nie powinno być w ogóle, to nie powinno tak wyglądać. Dobra, wchodzimy tu, tu mam książki jakieś, czy to są puste książki? Puste, dobra, świetnie, więc możemy w tych pustych książkach coś zapisać. Ja tą książkę odłożę tu, żeby mi się nie pomieszało. I lecimy z powrotem na tostowo. Na całe szczęście, że mamy te fajerwerki. Jak ja bym nie miał tych fajerwerek, ja bym musiał tak za każdym razem na piechotę łazić, to byśmy mieli odcinki po 40 minut chyba. Bo ja jak coś, zaraz sobie coś przypomnę, znowu będę tam wracał pewnie. Dobra, wylądujmy tutaj na moim balkonie i napiszmy tutaj jakąś konkretną informację. Napiszmy tak. Nie, o kurczę, zminimalizowałem za Minecrafta. Dobrze, napiszmy tak. Drogi S. Bo jeszcze nie wiem, czy to... No nie, no to na pewno jest Steve. Dobra, drogi Steve. Niestety nie mogę wyprowadzić się z mojego domu, ponieważ jest mój i dobrze mi tu. Poza tym jest to osiedle Tostowo, więc jak sama nazwa wskazuje, ja jestem jego właścicielem i mogę zaoferować tobie dach nad głową w jednej z czarnych chat, którą będziesz, w której będziesz mógł zamieszkać. Chat to jak czat, prawie po angielsku, wiecie, o co chodzi. W której czarnych chat, w której będziesz. Dobra, już mi się tu nie mieści. W której będziesz mógł zamieszkać. Jestem chętny na rozmowę. Jak będziesz chciał się spotkać, to daj znać poprzez skrzynkę na listy. Tyle. Tu kropka. Pozdro od Tosta.
No i git, i Minka. No i git, no i to jest wiadomość, którą ja mu muszę przekazać, więc lecimy tam szybko. Zostawimy mu to, o, w jakiejś skrzynce, oczywiście skrzynki sobie nie zabrałem żadnej, więc lecimy sobie tu na dół, bo tu skrzynki właśnie przed chwilą odłożyłem. Jedną skrzynkę tu i może ja bym mu napisał coś na tabliczce. To by było dobre, to by było dobre, jak ja, bo nie ma żadnej, wiecie, tam nie ma żadnej skrzynki na listy. A tu byśmy mu mogli zostawić, tylko ja nie mam oczywiście żadnej tabliczki zrobionej. Więc będziemy musieli skraftować sobie, no trudno, będzie ta jasna, znaczy ta ciemna. Ale dobra, może być też, zawsze lepszy, jak to mówią, lepszy rys niż nic. Może być, dobra. Lecimy to tam, dać mu, łe, kurczę, prawie żebym umarł. No nie, tu jest tych mobów za dużo, tu trzeba to oświetlić, tu nie mogą one się respić. Ej, tu jest ich strasznie dużo, jak jest tak ciemno, to się respią ich ogrom. Dobra, zostawmy mu tutaj skrzynkę. Zostawmy książkę w środku, czy to jest ta książka, że ja mu nie oddał? Dobra, to jest ta książka. Zostaw mnie, wariacie, ja tutaj zostało załatwiam biznesy. Może wiecie co, że to nie było, zostało przeinaczone w żaden sposób, ja to podpiszę. Wiadomość, od Tosta, ojej, albo witaj, Steve, coś takiego, tak mu to podpiszę, żeby miał, wiecie, książkę, żeby tu już nic nie dało zmienić. Dobra, i dajemy mu tą książkę oczywiście do środka, podpisane przeze mnie jest git, no i tu jest ta jego książka, no dobra. W każdym razie, zostawiamy, aha, jeszcze miałem tabliczkę mu zostawić, no tak, wiadomość od Tosta z osiedla Tostowo. Dobra, tu i tu napiszemy mu ważne. Dobra, żeby wiedział, że to jest naprawdę ważne. No i mam nadzieję, że to odczyta i że będzie chciał jakoś porozmawiać. Wiecie o co chodzi, jakby nie chciałbym, żeby to się wszystko zakończyło jakoś negatywnie. Ja chciałbym jednak, że tak powiem, żyć w zgodzie z nim. Nie wiem totalnie, kim on jest i tak dalej, ale chciałbym go poznać po prostu i mam nadzieję, że to nie jest ktoś zły, tak jak wiecie, skoro stworzył palionobota, właśnie to mnie najbardziej przeraża, że skoro stworzył palionobota, to jest ryzyko, że to może być osoba, która również będzie jakby zła, no bo palionobot na początku troszkę zły był, więc troszkę się tego obawiam, ale bądźmy dobrej myśli, w każdym razie to było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja czekam na informacje od niego i dajcie mi znać, widzowie, co wy o tym sądzicie i czy powinienem być pozytywnie do niego nastawiony, czy raczej się go bać.